to żyje przynajmniej. Jakby to mi odwaliło, to byłbym bardzo smutny i nieszczęśliwy. Jeee, jakości. Jestem zdumiony, że tak szybko się udało, ale są jakości. To najważniejsze. Jak to było? Wystarczy zestartować Steama całe 0 razy, żeby były odpowiedniej jakości. Powiedział nikt nigdy. Momentalnie się zastanawiam nad jedną rzeczą. Dlaczego jak bot wpisuje w swoją wiadomość, to nie pokazuje emotki? To mnie ciekawi w sumie. Z czego to wynika? Bo się zastanawiałem, czy my po prostu nie mamy tej emotki, czy coś, ale... Czy można zepsuć w trakcie dialogu? Nie, ale Switch to taka fajna, wspaniała konsola, którą mogę po prostu odłożyć, żeby była włączona w tak zwanym stanie uśpienia na Bóg wie ile. I tak będzie, no. Gdyby się nie dało, to gwarantuję, że ostatnio byśmy też tą fabułę jako taką przerobili. Bo nie chciałbym się powtarzać aż tak bardzo tej walki. Ale to nie jest 17. Krystian, posłuchaj mnie. Staram się, żeby były jakości. I to nie, żeby było na zasadzie o 17:10 i wreszcie mamy jakości. Więc przynajmniej oglądałem to wcześniej. A tak to by ludzie pokazali, że nie mogę oglądać w niczym innym niż 120p pomocy. Krystian, sprawdzałem, nie wkurzaj mnie. A co do ikonki, chodzi mi o tą, która jest, jak bot wysyła te wiadomości na Breaking Newsach. W sensie SVTV, że jak bot to pisze, to pokazuje się jako tekst, a nie jako emotka. I zastanawiałem się po prostu, z czego to wynika. Nie wiem, jakieś takie dziwne. Ale co ja mogę? Wait, czekaj. Jeżeli spojrzysz na wiadomość, która jest wysłana na Breaking Newsach przez bota, to jest dwukropek SVTV zamiast emotki sewarianowej. O to mi chodzi. Imbifal to tylko u mnie z jakiegoś powodu. Jackson. Cześć, Samuraju. Cześć, Farzyziku. Zastanawiam się po prostu, czy to nie jest jakś tak, że jak się wkleja, to emotki mogą się nie przeklejać, bo wiem, że niektóre strony, serwisy, usługi, jak zwał, tak, zwał, tak mają. Może na Discordzie jest podobnie, ale ja tak z głowy nie kojarzę. Wydaje mi się, że przy przeklejaniu powinno i tak działać. No ale. Idę, bo ostatni razem pokonaliśmy bandytów, których mieliśmy pokonać w Zanado, w Czerwonym Kanionie. Cześć, Sebastianie. Dobrym pytaniem jest, od kiedy to miejsce nazywa się Czerwonym Kanionem? Ale pytanie, czy dostaniemy na to odpowiedź? Na pewno nie od naszej niemej protagonistki. A kto by się nie spuchnął, jakby mała Loli zaczęła gadać w mojej głowie?
か。隠し事ができると思うておるのが悲しいわ。まあよい。今はそれよりもこの谷じゃ。わしの知る限り、お主がここを訪れたことはないがの。To i tak bym się spuchnął. Pytanie, czy ty tu byłaś? Cześć, Sylu. Jeszcze niedawno nie pamiętałaś, jak się nazywasz. Kto by się nie spuchnął, jakby zobaczył Celestiego, który ma mniej szmer 90? To było takie, coś tu nie gra. Było jakieś ładne angielskie słówko na to. I teraz za cholerę go sobie przypomnieć nie mogę. Dobra, kończymy nasze rozkminie na temat Czerwonego Kanionu. Na coś takiego, co jest takie odrzucające przez to, że jest takie nietypowe. Że nie jest takie normalne, powiedzmy. Nie unsettling, właśnie z czymś innym mi się to kojarzy. Nie przypomnę sobie w tej chwili. Uncanny, tak, o to co mi chodzi. Metoda jest prosta, nic nie mów. Wtedy na pewno nie będę się spukać. Uncanny... Mi się zawsze kojarzyło właśnie z czymś takim, że jest to takie trochę niepokojąco odrzucające coś ten deseń. Co masz na myśli, Edel? Pełno jest ruin na świecie, no. Czy jest to coś takiego bardzo dziwnego? Istniały stare cywilizacje, istnieją nowe cywilizacje? Reptilianie. Zdecydowanie reptilianie. Co gorsza, Edelgard lubi tę opinię. Edelgard wyznaje teorie spiskowe, potwierdzone info. No tak, i właśnie w to, że unsettling to jest ten, powiedzmy, bardziej negatywny wydźwięk. To przynajmniej mi się zawsze kojarzyło, tak? O, idź ich zabić, a teraz ja się za nich pomodlę. Dzięki, Lea. Trzeba byłoby im powiedzieć po prostu idź ich pojmij, a nie idź ich zabić. Tak, tak, zajmę się naszymi wspaniałymi uczniami. Bogini, powiadasz? Kacte Seija Seiros wa tenjou no megami yori kamigoto o tamawari mayoeru hitobito o michibiki mashita. Megami wa tsune ni tenjou ni sumai Fodora o mimamotte ite kudasaru no desu. Nie no, tutaj bogowie i bogini są nieco bardziej też niż Aqua. Aczkolwiek o to nie trudno.
Toż jako, że wychowaliśmy się w ewidentnie niewierzącej rodzinie, skąd miałem to wiedzieć? Zależy, co masz na myśli przez magiczne sztuczki. Póki co naszą magiczną sztuczką jest cofanie się w czasie. Czy to wystarczy? O, najlepsza sztuczka, postrzelam sobie wodą z palca. Psz. Nic nie pamiętam, więc nie pamiętam też bogini. Dziękuję, Sotis. To jest to, co ja przed chwilą miałem, jak próbowałem sobie to słowo przypomnieć. Wiem, o co chodzi, ale nie pamiętam, ale pamiętam. Czy wątpiasz w to, że jesteś duchem? Ja ani chwilę. Innymi słowy, opętałaś mnie jak typowy duch, tak? To chcesz mi powiedzieć, tak? Ale będziesz się zapierać, że nie, ja nie jestem duchem. To dokładnie to mówi na egzaminius. To ogólnie egzamin do usta to jest świetne miejsce dla ludzi, którzy potrafią lać wodę. Bo na pisemnym ciężko jest, powiedzmy, coś napisać tak, żeby dotrzeć do prowadzącego, a na ustnym można próbować coś jeszcze tak przekazać w jakiś tam sposób. O, pora deszczowa, wszystko się topiła. Najgorzej, jak próbujesz sobie przypomnieć coś, czegoś nigdy się nie uczyłeś. Co jest, ale nie jest najgorsze? Przypominanie sobie czegoś, czego nigdy się nie uczyłem, czy przypominanie sobie czegoś, czego kiedyś się uczyłem, ale już kompletnie nie pamiętam, o co chodziło? Nie ma ustnych matur, ale ustne matury były spoko. Polski może nie aż tak, ale angielski ustny to jest taki pikuś, że nawet nie ma co o tym myśleć. Mamy nowe miejsca do zwiedzania, dostaliśmy trochę hajsu. Jestem starą postawą. Wiem, że jestem starą postawą, ale nowy angielski na pewno nie może być trudniejszy. Ja... Umetaj, ja też sobie prawie rozwaliłem głupi rej na ustnym polskim, okej? Okay? Miałem 50% przez to, że stres mnie kompletnie zjadł. Ja wiedziałem, o czym ja miałem powiedzieć, ale... powiedziałem jakieś 2/3 tego, co miałem powiedzieć, to w dodatku tak... wiecie, tak w formie moich starych let's playów, że... cześć, siema, coś ten deseń. To był mniej więcej taki poziom mojej wypowiedzi wtedy. Dźwig? I dźwig. Co ja? Nie wiem. Wydaje mi się, że teraz przynajmniej jest chyba znana pula tych pytań na polski, prawda? Kim jest Lord Lonato? Wiem, że ktoś mi o nim mówił, chyba aż. Nie. To jest tak, że jest tam, powiedzmy, jakaś tam pula, ale może z czymś mylę. Co tak dużo tych Kasparów? Mamy Kaspara w drużynie, zamek Gaspar. Niezdzienna pula. Znaczy, w razie czego ja mogę tłumaczyć, co się dzieje, że no... jest sobie Lord Lenato, który stwierdza, że on i Kościół bardzo się na siebie pogniewali i będzie robił mały bunt.
A tutaj przychodzi Katarzyna, która przyjdzie nam bardzo pomóc w najbliższej misji. I żeby nie było, Kaśka jest bardzo OP. Znaczy, Kaśka nie jest aż tak OP, jej broń jest twój OP. Jeżeli dobrze pamiętam, jej broń atakuje 4 razy naturę. Tak, 4 razy. Jest fajnie. Nie, jest fajnie. O, pej kwiaty. Dobra. Jeżeli gramy online, czyli coś nas nie dotyczy, bla bla bla, możemy zobaczyć, co ludzie robią w danym momencie. I teraz już mamy, powiedzmy, swobodę, jeżeli chodzi o to, co robimy. Ważne pytanie, czy ktoś może awansować? Może! Dekłapaj Soldiera. Mamy dość sporo certyfikatów, więc... Trudne egzaminy, ale do. czy chcę, żeby zmienił klasę? Jasne, zmienię klasę. Czy ktoś jeszcze? Nie. Cała reszta jest poniżej 5. Nawet mi cię nie żal, Hubert. Nawet mi cię nie żal. Moglibyśmy pójść zawalczyć. Aż tak mi na tym nie zależy. Generalnie zazwyczaj jest tak, że mamy dwie walki do wyboru, takie normalne. Jedna łatwiejsza, druga trudniejsza. Trzecia jest z racji tego, że mam wykupionego w DLC-ka. Są to walki zauważalnie trudniejsze, przez to, że widać nawet jaki poziom jest sugerowany. Dziewiąty, kiedy ja mam w tej chwili na postaciach trzeci, czwarty głównie. I tak to się dość mocno odbija. Więc nie radzę. Jeżeli ktoś jest na NG+, to na pewno się nada, tak? Ale ja jako tako to niekoniecznie. Dobra, mamy trochę aktywności, które możemy dzisiaj robić w monasterze, więc czemu nie? Możemy prosić uczniów z innych domów, żeby nam pomogli w najbliższej misji. Można tak robić tylko z jednym uczniem i nie będzie nam stawa żadnych punktów doświadczenia. Ale jeżeli z jakiegoś powodu stwierdzimy, że nam brakuje uczniów, no to czemu nie? Biorąc pod uwagę, że mamy tą grupkę DLC-ową, to raczej nie będzie mi to jakoś specjalnie potrzebne. Tak mi się wydaje. Ale co to robisz, Otis? Jak to nie mam czasu do stosowania? Mam bardzo dużo czasu. Powinno bardziej słuchać. Jeszcze też się uszy. Dobra. Zobaczmy, co od nas Jelice chce najpierw. I po raz kolejny powiem to samo, co ostatnio. Jeżeli z jakiegoś powodu przeoczę niebieskie świecidełka, to dajcie mi znać. O takie mniej więcej. Albo takie. No sporo z nich daje rzeczy typu Renome na przykład, tak? Więc... Chciałbym jej mieć, powiedzmy, jak najszybciej. To też nie możemy wejść sobie do większości pokojów, bo czemu by nie? Jednym z nielicznych wyjątków będzie bodajże pokój Bernadetty z pewnych niewyjaśnionych przyczyn. Jak myślisz, Bernie? Wpuścisz mnie? No nie, ja tak... Ja tak tylko sprawdzam, czy wszystko ok. Nie przejmuj się. To jest najgorsze uczucie, kiedy tak sobie człowiek idzie gdzieś, podśpiwuje sobie pod nosem, wszystko fajnie. I nagle sobie zdaje sprawę, że ktoś obok niego idzie i tak na niego dziwnie patrzy, takie... I masz takie... Fuck! Jest to Rafał, tylko najpierw chcę skoczyć w sumie. Zająć się roślinkami. Zbierzemy to, co ostatnio posadziliśmy.
Zazwyczaj z tego, co posadzimy, dostajemy też kolejne nasiona, więc nie masz takiego problemu? Jeżeli chodzi o to, czy będziemy je mieli, czy nie? Możemy teraz posadzić dwie sezonki w sumie. Posadzimy po jednej takiej. Czy jak zapłacimy, to będą lepsze zbiary? Nie. Czyli trochę zwalone. Kolejne świecidełko. Kolejne roślinki. Krótszy sing? Gdzieś tak... Gdziekolwiek między 18.30 a 19.00 będę kończył raczej. Jestem umówiony tak na plus minus 7, więc... Ośpiewałem piosenek wokalidowych w tłumie troszeczkę za głośno. Nie będę kłamał, że... bałbym się trochę śpiewać piosenki wokalidowe gdziekolwiek w miejscu publicznym. Zresztą ogólnie śpiewanie w miejscu publicznym. Najgorzej. Ogólnie miejsce publiczne najgorzej. Słuchaj, mega mając na schowkach. Ups, chyba mi się kabel odłączył. Ojej, o kurcze. Dobra. Stal do Kowala. Właśnie, skoro już przy tym jesteśmy. Skoro już jesteśmy przy Kowalu, to chyba powinienem skoczyć się w tamte rejony. To jest niepodobne, Elisa. Jesteś zbyt edgy na takie rzeczy. Jaki jest twój quest? Odwiedzić gildię batalionową. Czyli chyba ewidentnie ostatnio nie mogłem jeszcze załatwić batalionów. Oprócz tych paru, które miałem teoretycznie przydzielone. Okej, tutaj mamy jak takie bataliony. I możemy je poprzydzielać każdej osobie, która będzie rzeczywiście jako tako aktywnie coś robiła. Czyli na pewno nie Hubertowi. Dobra. Na razie mamy batalion 2 fizyczne i 2 magiczne głównie. Wiadomo, że najlepiej było nie dawać tych obniżających magię naszym magom. A ten będzie ta feltka. To jest bardziej dla kogoś z przodu, czyli dla Kaspara bym powiedział. A w sumie dalej jeszcze mamy te. Bernadetta też może, tylko niekoniecznie to, co bym chciał. Bernadetta zdecydowanie mi się przydał jakiś batalion, który podwyższy siłę, bo obecnie jest z tym nie najlepiej. Linhartowi damy... To? Jako naszemu lecznikowi? Doradcy damy mąku. Już mnie jesteś na żadne kolejne. Doskonale. A ten zemści się od razu. Wyścig zabiony. Trochę do nowe wpadło. No tak, batalion zużywają wytrzymałość podobnie jak bronie. Pod tym względem to by się wiadało w sumie. Możemy przed walką albo podczas eksploracji normalnie wypełniać jak tak. Ile protak ma lat? Czy w ogóle mamy wpisane? Ile protak ma lat? Nie. Nie wiadomo. Wiek nieznany. Nie wygląda jakoś specjalnie staro, więc zdawałbym góra 20 parę. Ej, to nie Sotis, że wygląda jak 8. Tak, jestem tak bogaty, że nie stać mnie na bataliony, Anna.
Chcesz mnie zapisać do tej roboty? Albo chcesz do mnie dołączyć? Ewidentnie chcę. Przeklona, że każe, nie ma kasy, a teraz chcę dołączyć za darmo. Magia. これで皆から話を聞く機会を増やせれば商人は情報通じゃないと稼げないもの。こういう努力も必要ってわけ。あ、だぞ、lepiej. To zwróciłem uwagę, że coś trzeszczeć zaczęło i zastanawiałem się, czy ten to naprawić. Skoro już mowa o naprawianiu, kto nie ma buliony, bo parę osób na pewno powinno je mieć. Pieniądze! 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 Jezu, pieniądze! Dzięki Bogu za pieniądze. Czy tu jeszcze ma coś? Nie. Nie no, ja to bym powiedział, że po ostatnim streamie Civica to tych pieniędzy na serwerze nie brakuje. Cześć, Oxide. Tak? Ja nie widzę. Masz na myśli, jestem tak leniwa, że mi się nie chce? Nazwij to jak chcesz, wiem jak jest Hilda. Czy mam coś dobrego do kupienia tutaj? Tarcz nie chcę, bo mnie obciążają. Silly raczej nie potrzebuje. Nie, na razie Silly raczej nic nie potrzebuje. Zgrzewki Pepsi kupionej za donata. Chyba odrobinę przeceniasz to, ile dostaliśmy ostatnio. Trochę nasionek. Chociaż Sevik niby było taki ambitne, że pił kolonie, tak? Więc ewidentnie jego stać. Bogacz jeden. Miejsce, do którego wcześniej nie mieliśmy dostępu, czyli stajnie i hale deserskie. Nowa motka z warianty Vita Kolka. Kolka mi się cały czas kojarzy z czymś zawodnym bardziej niż z napojem. Nie, tak tylko przychodzę, zagaduję wszystkich, pytam co o nich. Zawsze się zastanawiałem, czy kolka jako ta choroba jako taka to jest, objawia się mniej więcej tak samo jak kolka ta bólowa. Nie ten przeciw. Gdybyśmy chcieli Mariannę, to musielibyśmy mieć magię i jeździectwo. Na jeździectwo u nas się zbyt szybko nie zanosi. Mógłbym zrobić z protagonistki oczywiście kogoś, kto jest w stanie latać albo jeździć, ale come on, szanujmy się. Mam do siebie chociaż resztki szacunku i nie będę robił wszystkich najeźdźców Viven. Podkreślam resztki szacunku. Oho, szykuje się łowienie rybek. Jak tylko nauczę się wychodzić i nie wpadać na kolegów obok. Felix, no ja co, mimo sędzę się? Felix, to nie poszedł trenować. Nie ma hanas to sły i nagonarendes ją. Ma, są na koto daro to. Na gdzie indziej może być Felix? Sima sensensy. Taskarimas. To jest dosłownie. Muszę trenować całe życie, a jak nie, to będę trenował całe życie. Donato sama no uwasawa. Kita koto garu, a? To te moje saszkte. Udajaka na dziosi sama da. A może to jakaś zaraza, która atakuje umysły? To by dopiero było. Nie chcesz mnie tak, Mercedes. Mam jednego ducha, który mnie nawiedza. Porozmawiaj z doradców w katedrze, aby dowiedzieć się o różnych problemach.
słabe. Nawet nie o, nie o tym myślałem szczerze mówiąc, ale teraz jak o tym wspominasz. Fajnie jest taka miła. Pomaga biednym potrzebującym. Monkę. Monkę to wczoraj siedziało na Steamie. Cały czas zmienił się w Monkę. Fajnie by było, gdyby problemy same się rozwiązały, co nie? Wszyscy wiemy, że tak nie działa, ale fajnie by było. W sumie to masz rację, wczoraj to powinien kompletnie jeździć tylko Charlie. No ja co tydzień mam zbiory. Podziwiam, że roślinki mogły tak szybko rosnąć. Dobra, w każdym razie. Jest tutaj doradca, który oczekuje naszej pomocy. Cześć, Biki. Każdego miesiąca będą się tutaj zjawiać osoby, które potrzebują porady. I powinniśmy udzielić odpowiedzi, które usatysfakcjonują daną osobę. To nie jest na zasadzie... To jest dosłownie, mówimy ludziom, co chcemy usłyszeć. Nie to, co powinniśmy, tylko to, co oni chcą usłyszeć. W pewnym stopniu wymaga to znajomości danej osoby, a to, kim mowa, można w jakimś tam stopniu wnioskować po tym, jak brzmi prośba. Zobaczmy. Przy okazji jest to na czas, więc... Kiedy byłem w szklarni, podeszła do mnie uczennica i uciekła ode mnie, jakby była przerażona. Czemu tak się stało? Ja tylko zajmowałem się kwiatami. Spróbuj z nią porozmawiać. Dedu nie lubi rozmawiać, więc to nie była dobra odpowiedź. Tak maksymalnie social linków. Maksymalnie social linków w tej grze sprowadza się do robienia supportów tak naprawdę. A propos supportów, nie mamy ich więcej na razie. Ale to się podejrzewam zmieni po przyszłym tygodniu. Tak podejrzewam. Sensei, Ronato-sama wa korosareru desu ka? So natta ra, boku wa... Nie ukrywam, dla Asha mogłoby to być dość nieprzyjemne. Nie pamiętam, na ile było o tym mówione, ale... Ash jest dość mocno powiązany z Lordem Ronato. Kikitore. Czy taki symulator udzielania nieporadne poziomy pójść pobiegaj. Zawsze może być gorzej, jeżeli chodzi o porady. Tu już więcej nic nie będzie. Tylko czekam, aż zacznie się zbieranie rzeczy zagubionych. To dopiero będzie symulator zabawy. To jeszcze chyba nie w tym miesiącu, tylko w następnym, ale... Masakra jest z tym momentami. Ktoś tutaj jest bardzo przeważniony na punkcie swojego wieku. Wee, nie chcę cię dołączyć. Chcę, żebyś była dobra w magii i w wierze. Wee. Innej słowy, robić rzeczy w dobrej wierze. Dobra. Mapka twierdzi, że powinniśmy się udać do Tenigansów. Mamy tutaj rzeczy do zgadnięcia? A propos! Znajdujemy już rzeczy, które trzeba będzie poddawać ludziom. Aczkolwiek wydaje mi się, że jeszcze ich nie możemy oddawać. Znaczy, czy ja wiem, czy to jest tak, że jakoś konkretnie były pisane pod konkretne domy? Mamy dowiedzieć się trochę o Otchłani. No spoko. Czyli podejrzewam, że to jest dosłownie zejść do Otchłani i z niej wrócić. Katorinka. Sono takuetsu shita waza.
Mieszka tedy no pe? Jeżeli da się namówić, czemu nie? Dasz się namówić? Fight me. Fight me. Ona chyba nie chce ze mną fajtować. God damn it. Cały misterny plan. Denerwuje mnie trochę, że nie można wyjść w ten sposób. A czasem można, a czasem nie. I też nie wiem, czego to zależy, bo mówię, czasami się da w ten sposób wyjść, a za pierwszym razem nie mogłem. Za 12 godziny? Te 2 godziny to jak kolejek nie będzie, tak? Jeżeli będziesz ciężko pracować... Cóż, musimy przynajmniej udawać, że jesteśmy odpowiedzialnymi ludźmi. Którzy troszczą się o swoich studentów i radzą im jak najlepiej. Z podkreśleniem słowa udawać. Najgorsze jest, że nawet nie chciałem z nim gadać w tym momencie. Gongo Dodan, Ryoshu Shikkaku da na. Aby tylko nikomu nic nie stało w wyniku tego buntu. Dobra, teraz chciałbym to podnieść. Wygląda jak coś, co mogłaby mieć Edelgard. Kurczę, kurczę. Tylko, że chwilowo jeszcze nie mam możliwości oddawania tego typu rzeczy, więc... Nie ma co. Pozgarniać jak najbardziej możemy sporo rzeczy. Ale na oddawanie przyjdzie jeszcze czas. Dowiem podczas misji. Dobra, szukamy jeszcze rzeczy zagubionych, żeby je mieć generalnie. Nie jest to powiedzmy konieczne, ale jako tako się przydaje. W miarę możliwości... gdzie jeszcze nie byłem? W kuchni. I miałem wrażenie, dobre miałem wrażenie, że coś pominąłem. Nie, no dobrze, idę. By poza ten klasz to jest naprawdę wielki, można się w nim pogubić momentami. Kompletnie niewychowany człowiek, nie znający żadnej ogłady. Wiadomo, że jedzenie trzeba najpierw grzecznie, kulturalnie przegryźć, prawda? Czy znacie definicję mówienia ludziom tego, co chcą usłyszeć? O, sensei-ka, kiite kure yo. Rinharuto ga hayagui sun na tte urusakute sa. No, mówił mi o tym. No, z jakiej strony, jak wszyscy wiemy. Nie ma czasu, żeby przegryzać rzeczy dokładnie, prawda? Rinhar, to, że stoisz dwa kroki obok, nie oznacza, że się o to przyczepisz, prawda? Książka kogoś, kto uczęszczał do szkoły czarodziejstwa w królestwie. Skoshi iko. Czy ktoś zaraz się do Flame? Może? Czy ziomek ma wojska, która dio 100%? Potwierdzam. I właśnie bardzo intensywnie grozi każdemu, kto zbliża się do jego waifu.
I tak nazwałem jego siostrę jego waifu. Either way, korzystając z okazji, skonsumujmy sobie posiłek. Z jedną czy drugą osobą. Cześć, walnie skonał bajka, ty. Zależy z jakiej perspektywy powiesz. Co masz na myśli? Co chcesz mi przez to przekazać? Coś jeszcze chciałem zrobić. Niekoniecznie pogadaj z Hanemanem, chociaż też mogę. Owszem, narzekałem mi ostatnio. Wyobrażacie sobie tak książkę uwalić? Zasada 3 sekund. Dobry pomysł. Zastanawiam się zawsze na jakiej zasadzie to działa, bo jedni mówią 3 sekund, inni 5 sekund, jeszcze inni Bóg wie co. A to on nas wie od pani podobno. Owszem, byłem już tam nawet. Nie iść tam. Za późno. Okej, mamy informację od pani. Teraz pytanie za 100 punktów. Tak będzie chyba najszybciej. Obejrzałem 24-godzinnego streama na 24-krotnym przyspieszeniu. Wie co? Dobra, kwestik zrobiony. Gdzie jeszcze bym chciał się udać? Tutaj widzę, że mam jedną rzecz do zrobienia. Da się max 2 razy. No to trzeba go ściągnąć i wtedy oglądać się na jakimś odtwarzaczu, który ma większe przyspieszenie. Od wielka filozofia. Generalnie, jeżeli na mapie pojawi się taki znaczek, jaki przed chwilą widzieliśmy i który stwierdziłem, że kompletnie oleje, to oznacza to, że w tym miejscu będzie można porozmawiać z kimś, z kim mamy poprawiony support. W tym przypadku była to Bernadetta. Na szczęście to nie jest tak, że jak to olejemy, to to zniknie, tak? Tak, oczywiście. Nie, że on się znał na szlacheckich zasadach, ale tak, oczywiście. Lorenza. Najgorsze jest to, że teoretycznie Lorenza powinien prędzej później chcieć jako tako. Nie podoba mi się to, ale powinienem go chcieć z perspektywy mechanicznej. Czy tu już ci powiedział, że to mechaniczne nic nie wybry? I mean, nie wiem co tam za bardzo innego miało być tak naprawdę. No w sumie co innego by to mogło być tak naprawdę. Skoczmy do dormitorium na drugie piętro, zobaczmy czy będzie coś do zgadnięcia. Spodziewam się, że może coś być, ale niekoniecznie musi. Możemy odwiedzić każdy pokój tak naprawdę. To nie jest tak, że jest w nich coś specjalnego zazwyczaj. Nawet one nie są powiedzmy jakieś spersonalizowane tak naprawdę. Więc to nie jest tak, że nie wiem, każdy pokój będzie zupełnie inaczej wyglądał w zależności od tego, gdzie wejdziemy. Pokój Edelgard później będzie zabawny, ale do tego czasu jeszcze trochę, z tego co pamiętam.
Na razie sprawdzam, czy czegoś nie ma pochowanego. Nie widzę, żeby było. Konaty pod łóżkiem też nie widzę. Twitch zaznacza obszar. No to tym bardziej wiadomo, powiedzmy, z kiedy to może być, tak? O, kłaściwa. Pominąłem kłaściwa wcześniej? Jak mogłem pominąć kłaściwa? Najgorzej. I before jednym z questów będzie iść pooddawać przedmioty. Znaczy najgorsze jest to, że to jest dokładnie to, czego się spodziewam. Podejrzewam, że to jest dla tych, którzy są zarządcami swojego Sima, tak? Że oni mogą zobaczyć, co jest wyczynione bardziej na tej zasadzie, a nie, że to dla widzów. Że widzowie po prostu zobaczą to na zasadzie, że tutaj po prostu nie ma dźwięku, tak? Quest polegający na nauce. Możemy uczyć się od innych nauczycieli pewnych umiejętności, jeżeli stwierdzimy, że nasze obecne są niewystarczające. Jest to też jedyny sposób, żeby odblokować nasz talent w wieży. Nie będę gardził. Aczkolwiek też warto pamiętać o tym, że zużywa to oczywiście czas, tak, więc... To nie jest tak, że możemy sobie po prostu się szkolić w nieskończoność, tak? Mamy trzy akcje, jedną właśnie zużyliśmy, jedną wcześniej zużyliśmy na jedzonko. Jedzonko jest najważniejszą akcją. Takie w prawdziwym życiu. I niech nikt wam nie wmawia, że jest jakkolwiek inaczej. Gaspar Dziuka. 数年前に一度行ったような上司の息子の依頼かなんかで確かクリストフとかいう名だったな。スパンコ nie jest aż tak ważne jak jedzonko. Jo,頼みがあるんだな. Oh boy. Czy jednak będziemy mieli questa na lodowanie rzeczy? Tutaj nie możemy jeszcze wejść. Najpierw powinno być zaznaczone, gdzie jest to, co mamy znaleźć. Podkreślenie słowa powinno być. Shinji kiedy jest 24 godziny? Może kiedyś. Pół żartem powiedziałbym, że gdybym teraz zrobił, to było, że zżynał od Civica, więc nie ma sensu. Cześć, Dim! 聞きましたよ先生。カトリーヌ殿と共に外に出られるとか。彼女は騎士の中でも英雄の遺産を扱える聖騎士。いやいや、正確に何はありません。ノーミー、まだ。 być może będzie się to dało zmienić w przyszłości. Pozwolę sobie jedną rzecz szybko zrobić. To da to lepiej. Ja za jakiś czas coś mi się dźwiękiem psuje i zauważyłem, że przedstawianie Sound Capture'a to naprawia jako tako. Jeżeli bym jakoś to pominął dźwiękowo, aby byście zwrócili uwagę, że coś trzeszczy, to proszę dajcie mi znać. Będę wdzięczny, a nawet dźwięczny. Tu coś leży. Drewniana flaszka. Brzmi jak coś, co miałby nasz pijany ojciec. Dimity, hehehe, a u mnie wszystko w porządku. Miałem dzisiaj jakiś taki trochę zmulony dzień w zabocie, ale poza tym jest okej. Czy tutaj da się dzień? Tak, czy da się dzień? Kościół? Nawiedzony? W moich japońskich RPGach? Nigdy wcześniej. I wy mi każecie stawać po stronie takiego nawiedzonego kościoła? Ja nie wiem. Chyba tu coś jeszcze, że...
Lecimy do Geralta oddać mu flaszu, nie? Resident 8 będzie cosplayowany na premierę, co? Dobrze słyszę? Możemy dawać podarunki ludziom, by poprawić nasze relacje z nimi i poprawiają też motywację. Dobra, czy już mogę oddawać rzeczy, czy jeszcze nie? To jest pytanie. Muszę znaleźć jakąś osobę, której mógłbym rzeczywiście coś oddać. Na przykład Manuela. Yep, zagubione przedmioty. Oh boy. Czyli tak, mamy rękawicę, która prawdopodobnie jest Edelgard. Guzik, kogoś, kto ma, jest dużej postury. Biała spinka, która mogła być czyjakolwiek tak naprawdę. Płat z wieloma dziurami, kogoś, kto często wdaje się w bójki. Książka czarodziejstwa, która należy do kogoś, kto uczęszcza do tej szkoły. I rysunek koła aktywującego magię, które pewnie należy do kogoś, kto interesuje się magią i testami. Czyli raczej już nikogo tutaj. Na pewno mogę pójść oddać Edelgard jej rękawicę. Eder, gdzie jesteś? Tu jesteś. Nie chciałem z tobą gadać. Goddammit. Czemu Hubert wygląda, jakby miał co najmniej 20 lat więcej? Dobra, łapaj. Oddawanie przedmiotów poprawia motywację kogoś i nieco poprawia nam support z tymi osobami. Dobra, to jest to. Mam ochotę powiedzieć, że to może być jego, ale też może być Kaspara. Bo na pewno pozostałe przedmioty nie będą Feliksowe. Dobra, gdzie jeszcze mogą być ludzie? Raczej nie tu. Książka będzie Anetki prawdopodobnie. Czy Belci ktoś mówił wcześniej o Edelgard? Zależy, co miał mówić. Dobra, masz książkę? Bo słyszałem, że uczyszczałeś do szkoły czarodziejstwa, co? Dobra, co jeszcze mam? Na pewno coś dla Rafaela. Ja gadaję ze wszystkimi po kolei, ze wszystkich domów. Powiem szczerze, że nie pamiętam w tej chwili. Nic nie mam, nic nie dostaniesz. Przykro mi, Rafael. Nie, może nie aż tak. On nie wpadł do kociołka. To będzie twoje. To dokete. Swoją drogą, to nie ma absolutnie żadnych kar za to, że pokażę komuś zły przedmiot, więc jeżeli jesteśmy bardzo leniwi, to możemy dosłownie obejść każdego, kto istnieje i pokazać mu każdy przedmiot. Ale ja raczej staram się tego nie robić. Potrzebuję Kaspa... W sumie... Hilda? A, ja nie mogę dawać przedmiotów Hildzie. Goddammit. Gdzie jest Kaspar? Tu jest Kaspar. Miałem go!
Po czym stwierdziłem, że nie chcę go mieć. Ja pokażę komuś, no bo to dostaniesz przedmiot? Jeszcze ja? Zgaduję, że książka o kwestach będzie twoja, a jak nie to Hanemana? Jedno z dwojga. Mamy dwóch pasjonatów kwestów. Nie ma sprawy. I chcę dać jeszcze to Kasparowi. Jeżeli nie Kasparowi, to... Będę miał problem z wymyśleniem, komu to mogę ci dać. To Kaspara. Doskonale. Tego nie chciałem dawać. Wydaje mi się, że tego ostatniego nie ma komu w tej chwili dać, więc na razie zostawię. Ostatnią rzeczką zrobimy to sobie z kim zjemy. Najlepiej, żeby poprawić motywację. Powiem więcej, najlepiej, żeby poprawić motywację kogoś z mojej drużyny. To jest coś, co jednocześnie zjedzą dwie osoby, które mogę chcieć nakręcić dla motywacji? Tak. Doskonale. Cześć, Aspender. Kaspar, to prawie jakby dopiero co mieli rozmowę na ten temat. Dobra. Są rybki, połowimy sobie rybki. Bo jak wszyscy wiemy, co to byłby za JRPG bez minigierki w łowieniu ryb. Wiecie, no... Nie można być dobrym profesorem, nie łowiąc ryb, prawda? Au. Abym źle trafił. Nic nie szkodzi. You get used to it. Czy coś. Ale się nie trafiam. Mój święty Boże. Jest mi przykro, że nie trafiam. Za szybko próbowałem wciskać. Bo wiecie, ta gra jest za wolna dla mnie po prostu. To wszystko dlatego. I jedno sobie mówi, że jest inaczej. I przez to, że była za wolna, teraz jak coś było szybciej, to nie trafiłem. Tak było. Nie zmyślam. No, tak to powinno wyglądać. Na pikę Teutatesa. Wow. O, wyjęcie rybek daje coś konkretnie. To, że mamy rybki, które potem możemy przytopić, znaczy przytopić. Możemy je zjeść generalnie, tak? To jest jeden duży pozytyw. Drugim pozytywem jest to, że podbija nam odrobinę poziom naszego uznania jako profesora. Jakkolwiek głupio to nie brzmi. Dzięki czemu możemy robić więcej akcji w ciągu danego dnia. Zabierz mnie jeszcze do odchłania chwilę. Rybki można sprzedać, to też. Bo chwilowo nie potrzebujesz tak bardzo pieniędzy. Jump, 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 jump. Ten profesor jest fanatykiem wędkarstwa. Cały pokój zajebany rybami. Przynętą sapi od niego na kilometr. Kwestik? Czy ja widzę? Kwestik? Daj questa.
こう見えて忙しいのですわ、私。忙しそうに見えない？失礼ですこと。あなたに私の頭の中が見えまして。Tak, widzę, że stoisz i nic nie robisz, a co? 嘘を言わないでくださる？私、新たに思いついた魔導の理論について頭の中で整理していたところですのよ。No jestem w stanie do tego, jak tego. A czasami by się przydał. Niestety się nie da. Musimy znaleźć dziennik zawierający listę uczniów. I nie jestem pewien, czy to nie jest tak, że questy z otchłani robi się w oddzielnych bitwach? Jej! Rękawice, które mają 4 wytrzymałości. Łuk, który ma 0 wytrzymałości. Hurra! Żyć, nie umierać. Tak naprawdę to nie. Żyć i umierać, modlike. Wydaje mi się, że to będzie wszystko, co mogłem chcieć tu zrobić. Ktoś jeszcze upewnie... Nie, chyba nie ma tutaj nic więcej. Kończymy dzisiejszy dzień. Jak tylko się upewnię... Nie no. Jestem na 90% pewien, że nie możemy tego zrobić z poziomu monastylu, więc po prostu skończymy. A najwyżej zrobimy questa innego dnia. To nie jest tak, że musimy go szybko zrobić. Śpiecha się na mnie, śpiecha. I w ogóle. Najbardziej w tych początkowych poziomach renomy profesorskim nie denerwuje zawsze to, że mamy tylko jedną bitwę na weekend. Nawet byśmy chcieli. Uczymy ręcznie. Staram się nie robić auto w miarę możliwości, bo kończy się to zazwyczaj na tym, że uczy nie tak jak chce, żeby uczyło. Mam 4 lekcje w sumie, na pewno nie zostanie jej Edelgard. Co ja mówiłem, że chcę uczyć się tych rzeczy, które są tymi talentami chyba. Od tego najlepiej zacząć. Jeżeli oczywiście chcemy z niej korzystać, tak? Bo potem dzięki temu... Jeżeli ktoś ma ukryty talent w czymś, to ten talent powiedzmy przechodzi się albo ze słabości w biegłość, albo z neutralnego w biegłość, tak? Więc statystyka będzie jak taka szybciej rosła. Innymi słowy, im szybciej przebijemy taki ukryty talent, tym lepiej, tak? Fedek na przykład też miał... Nice. Bardzo ładnie. I jeszcze jedną osobę mogę. Linharda albo Kaspara. Linhard zresztą. Poduczymy cię... Białej magii. To nie była zbyt dobra sesja nauczania, to przyznaję. Bez bicia. Grupowe taski nie zostaną jakie będą. Lecimy z wykładem. Goddammit, nie jesteś osobą, która chce, żeby mnie pytała. Mój przyjaciel jest bardzo zadłużony, ale za każdym razem, kiedy zarabia jakieś pieniądze, to oddaje je komuś, kto mu wydaje mu się, że bardziej by ich potrzebował. To, co robi, jest złe. Może po prostu zacznij mówić temu znajomemu, żeby robił to pół na pół? To jest takie, no, trochę możesz oddać, ale no, swoje długi też trzeba spłacać, no bez przesady. Ktoś ma dzisiaj urodziny? Anna. Okej. Kascenka supportowa. O, sensei. 悪いな、部屋まで持ってこさせちゃって。昼寝してて出られなかった講義の資料ですよね。助かります。A czy rozważałeś po prostu nie wpaść na tych wykładach? もちろん、僕も出る気はあるんですけど。
人生最大の敵とも言うべき睡魔ってやつになかなか勝てなくて。Widzicie, chłopak kiedyś oglądał nasze streamy, siedział na Radiant Historii i tak to się skończyło. To co? Potrenujemy? Ty zawsze jesteś śpiący. Linkard to Resident Sleeper uosobiony po prostu. Może jestem trochę dziwny. Tak, odrobinkę. O cholera, on mnie przejrzał. Chyba trzeba go będzie uciszyć. Kolejny, który chce mnie dokładnie przebadać. Pani profesor, czy mogę dokładnie przebadać pani krew? Może jak przestanę ziewać, to i nigdy. Nie ma jeszcze 22. Co implikujesz? I myk motywację prosto. Myślę, że Kasper mi się podbił. Ewidentnie. Cześć, Kasper. Cisza. Yo, sensei! No nie odtęda! Nic. Jest tu ktoś bardzo podejrzany, kogo musimy śledzić. Po cichu. Dokuda! O, oreka! Przyjrzyjmy się, co on planuje. Może będziemy w stanie wyciągnąć z tego trochę informacji. Kolego, zobaczmy, co on zrobi, zanim wyruszymy jak szaleńcy w bój. O, moje instynkty zawsze mówiły mi, że muszę iść się bić. To się źle skończy, Kasper, więc nie rób tego. Czy możemy go postrzy... Cut! Damn it! Kasper-kun, naze sensei no yuu koto o kikanakatta? Kaspar! Kore wa riyuu o toute iru no dewa nai. Hansei o unagashite iru no da. Tashika ni, kimi no kangaeta toori, yatsu wa akunin datta ro. De nakereba, oogoe o ageru kimi o mite, sokuza ni jiketsu o erabu nado arie nai kara na. Wow! Da kara ore wa! Da ga, kimi no sei de, sore ijou no koto wa nani mo wakara nai. Yatsu ga nani o takuran de ita no ka, nani mono na no ka, nakama ga iru no ka, subete wa nozo no mama da. Ude ni haitte ita sasori no irezumi. Innej sobie podtrzymaliśmy jednego złoczyńcę, a zaraz przyjdzie 10 kolejnych, a mogliśmy dowiedzieć się o tych 10 kolejnych. Dobra robota, Kasper. Zjebałeś. Znaczy, możliwe, że zdążył to zrobić przed pasem? Zabaw? Czy coś? To wszystko moja wina. Nie udało mi się dotrzymać dzieciaka. Mea culpa. Kasper, take a hint. To jest ten moment, w którym zamykasz mordę i przepraszasz. To jest ten moment, w którym zamykasz mordę i przepraszasz, tak jak normalny człowiek, nie? Goddammit.
Urodziny Lorenza. Kolejne kwiaty. Nie trzeba było poprawiać. Doskonała robota. Jestem z was dumny. Tak, umiejętności się podbije. Przez trochę mam na myśli dużo. Rally Magic, mech. I tak nie korzystam z Huberta. Fizik to jeden z lepszych czarów leczących, bo ma od cholery zasięgów w porównaniu do Hila, który jest używany na kratka. Grounder chyba był dobry na jednostki latające. Sylwek się uczy zarówno magii, jak i dziny. O Ganderze już mówiłem. Najbardziej podstawowe z pasywek, doskonale. Żeś nie umierać. Kani zazwyczaj jak gam w trzy domy, to sprawdza się to do tego, że powiedzmy w ciągu jednego tygodnia idę się bić, a w ciągu drugiego tygodnia idę robić zwiedzanie tego? Zwiedzanie monasteru? Więc prawdopodobnie tak teraz też będę robił? Bernadetta-dono, それでは私はこの辺で。Uno, momento, proszę. Wiem, że na chwilę wywali. Ale napadę jutro i mi to czyszczenie. Podziwiajcie oto Bernadetta poza swoim naturalnym środowiskiem, swoim własnym pokojem. Ten widok nie przytrafia się zbyt często. Co cię tak przeraża, Berni? Ale ja tylko przychodziłem! Gratuluję! Znaczy, no na faktykach zazwyczaj tak to wygląda, że za dużo się nie robi. Nie oszukujmy się. To chyba dobrze, nie wzbudzam strachu wśród Bernich. Mamy dobry wpływ na ludzi. Jeszcze. Znaczy, inną sprawą jest to, że fajnie jest, jeżeli na praktykach rzeczywiście dobrze jest robić coś, co się może przydać w przyszłości, a nie, że po prostu iść, odpukać. Nie ma sprawy, teraz jeszcze nie zamyka się w pokoju i wok będzie super. Belni, spokojnie. Wszystko będzie dobrze. O. Czy to zaśpiewałeś w szklani? Bo akurat tam byłam, no nie wiem. Więc bardzo szybko przeszliśmy od tego, że śpiewała w szklarni, do tego, że nie może już wejść za mąż. Okej. Nie pytam. Yorin Haruto, mata nemu so na kao si yagatte. Kiai ga tari ne za. A kto wcześniej przeze mnie uciekł? Zawadashii to omottara Kaspar ka. Kimi wa aikawarazu kiai ga karamawari shiteru ne. Karamawari nanka shite ne tte. Kaspar nie uciekł przeze mnie. Omae ni mo kiai irete yaru. Iya iya, enryo suru yo. Mattaku.
Przepraszam sobie. Kaspar uciekł, bo coś mu się w tej jego pustej głowie przełączyło. Kaspar, nie wszystko rozwiązuje się bójkami. Na litość boską, przestań. Czy ty nazwałeś mnie kuzduplem? Tak. Znaczy, to jest bardziej na zasadzie, że Kaspar jest bardziej irytujący, ale sympatyczniejszy, że tak to ujmę. To jest najlepsza logika. Tak, zgodzę się z tobą, tylko już się zamknij. O nie, jest upośledzony. Zawsze jak słyszę o różnicy wzrostu, to przypomina mi się każdy gif typu, że jakaś niska osoba próbuje się dobrać do wyższej osoby, a ta wyższa osoba po prostu stoi i ją trzyma od góry za głowę albo coś w ten deseń. Kaspara? Szabas? Nie wiem. Nie jestem w stanie tak tylko wymyśleć, kogo może. A pozwolę sobie zrobić lekki porządek w tym, co mam. Żeby nie było. Ulala. Cóż za lance. Proszę państwa. Inkas może mieć. Dobra, tu jest ok. Tu jest ok. Tu jest ok. Tu jest ok. Dobra. To będą się jeszcze o sklepikarze zahaczyć. I kto miał dostać Ferdek? Bo nie ma. Dostanie. Jezu. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Po jednym każdego, a co ja się będę. A resztę na razie nie będę chyba obkupywał. Kasparowi mógłbym dać lepszy topór niby. Znaczy, lepszy. To nie do końca jest tak, że one są lepsze, gorsze, tak? Stalowe na przykład mają więcej statystyki might, ale niższą na trafienie i są dużo cięższe, tak? Handaksy na przykład są słabsze, ale mają zasięg, więc też można niby je chcieć, tak? I tak można praktycznie z większością rzeczy robić, tak? Tak samo Petrze mogę tak zrobić i pewnie protagonistę też powinienem dać jeszcze Training Sorda i Steel Sorda. I można się bawić. Dobra, jak mówię, chcę zawalczyć. Boję się trochę. Czy wy widzieliście ten sugerowany poziom? Co może pójść nie tak? Jeżeli nie pójdzie, to wczytam spokojnie. Tak, żeby nie było. A wszystkim, kogo chcę wystawić z naszej wspaniałej ekipy? Czy jest cokolwiek, co mnie powstrzymuje przed zrobieniem tego?
To tak. Chyba nie. Let's go! Chyba nie mają poziom. O mój święty Boże. O boj. Jest gąbiką. Wiecie jak to mówią. Ja wierzę w siebie, ale do pewnych rozsądnych granic. Okej, zobaczmy. Na ile mogę coś tutaj wykombinować? Oh boy. Boy, oh boy, oh boy. Okej, protagonistka może zaatakować tylko jego tak naprawdę. Kasper... Generalnie każda postać ma charakter development, bym powiedział. Czajczuk. Konstantin walce, ona nie jest DLC. Owszem, jest DLC. Czy chcesz mi coś przekazać w ten sposób? Ależ on nie trafi. No nawet nie jest zabawne, jak on bardzo nie trafi. O Boże. Zrobił to. Absolutny szalen jest. No, miałem nie korzystać z postaci DLC-kowych. Miałem, ale jednocześnie... Bo widzisz... Jedną rzeczą jest to, że nie chcę korzystać z postaci DLC-kowych, a drugą rzeczą jest to, że nie chcę korzystać z Huberta. Coś musiało przeważyć. Dobra, czy ja mogę pozbyć się tej łajzy? Powinienem być w stanie. Tylko jeszcze się upewnię co do jednej rzeczy. Blisko. Chyba, że... Nie, tak zdecydowanie nie. Aż na pewno mogę sobie oszczędzić trochę tego. Trochę wytrzymałości broni, tak? Bo i tak na pewno będę potrzebował tutaj strzelić magią. Nie pamiętam jak dokładnie działał on slot. O, tego najbardziej potrzebuję. Czemu Linka brzmi jak kobieta czasem? Nie mam pojęcia. Siódmy poziom, batalion poszedł do góry. This is fine. Czy Peta jest w stanie go dobić? Powinna być w stanie. I nawet trafi. Nice.
Spokojnie, trzech bandytów pokonanych. Jeszcze tylko... Dwa, pięć, siedem, jedenastu, czy tam dwunastu. Będzie fajnie. Bo tu jest 3, 5, 8, 10, 12. Będzie fajnie. A, czyli to jest tak zapakowane. No spoko. To były gambity. Gambity są w dużej mierze jednorazowego użytku, tak? Więc to nie jest tak, że możemy ich używać ile nam się żywnie podoba. Ale są dużo silniejsze niż zwykłe ataki, tak? I do tego, jeżeli trafią, to blokują przeciwnikom ruch na najbliższą turę. Raz na walkę. Dobra. Zaczekam aż podejdą. Będzie bezpieczniej. Na szczęście mają bardzo niemądry... Okej, okay, co fantasą mówię. Chciałem powiedzieć, że mają niemądry pomysł przemieszczania się pojedynczo. Dobra. Jak teraz wygląda nasza sytuacja? Poza tym, że chujowo, ale stabilnie. Fedek, czy dasz radę? To jest ważne pytanie. Silniejszą lancą dasz. Może nawet zwykłą lancą? Nie, zwykłą na pewno nie. Czyli Tempest z Ironem. Ty jeszcze nie wiesz, czym są prawdziwe dropy, jeżeli chodzi o sądca w tej grze. Treningowego nie zdobluję, więc wolę stołowym strzelić. Obydwo trafi. Ła? Nice. Dobra, Linkel podejdzie i go strzeli raz. Przekaj, poziom dostanie. Nie będę na to narzekał. Dobiję? Jeżeli trafi. Mogę też do mnie dobrze sprawować, po co zajść to nieco inaczej. Ja wiecie o tak. Bezpieczniej. Koszulkę z Soulface'em. Ja chyba takich czysto memowych koszulek nie mam teraz, jak o tym myślę. Dobra, przejdź tu. Ciebie będę potrzebował bliżej, ciebie też będę potrzebować bliżej. Kaspar w idealnym świecie też był bliżej. Okej, wszyscy zaczynają podchodzić, to jest niepokojące. Wyłączmy na chwilę to. Ile oni mają zasięgu? Dokąd mogę podejść? A, czyli oni nic mi nie zrobią, jeżeli będę się bił z nimi, tak naprawdę, więc o tyle dobrze. Mogę ich na razie wyłączyć. To są opancerzeni rycerze. Oni są granie wolniejsi, ale dużo mniej otrzymują fizycznych obrażeń. Mogę zademonstrować zresztą. Bardzo łatwo i bardzo szybko. Na szczęście jest na nich jedna bardzo prosta metoda, która zawsze działa. Magia. W odpowiednio dużych ilościach na pewno sobie poradzi. O, dodatkowo nauczyłaś Torona. Toron, z tego co pamiętam, ma dużo więcej zasięgu niż... O Boże, jeden obrażeń. Proszę, nie. Niż inne umiejętności na tym poziomie gry.
O Boże, to plus do siły. O mój Boże, ona dostała plus do siły. Chyba ty mnie nie zdablujesz. Kupię pytanie. Nie, gadamy. To w takim razie pytanie z innej beczki. 15. Co to dzieje? Skąd mają ciężką piechotę? It's magic, I ain't gonna explain shit. Czy jakoś tak? Protagonistka może zaciukać tego zakutego łba, teoretycznie. I tak spróbuję zrobić. Nice, bardzo nice. I teraz muszę sobie jakoś z tymi łajzami poradzić. Znaczy z tymi łajzami, z tą łajzą konkretnie. Opcja numer jeden jest taka, że Kaspar zaatakuje. I potem Edelgard spróbuje dobić. A opcja numer dwa jest opcją odwrotną, że najpierw Edelgard zaatakuje, a potem Kaspar spróbuje dobić. Przede wszystkim chciałbym celnie trafić. Edelgard ma 11 HP, nic nowego. Teraz proszę się traf. Mam asetkę, nice. Czemu teraz krytnął? Jeszcze plus do magii i jebiks. Plus do magii dla Kaspara, panie i panowie. Kaspar odczynia magika. Potwierdzone info. O, łucznicy podchodzą. W takim razie ważne pytanie. Ile wy macie zasięgu? Za dużo. Zdecydowanie za dużo. Kaspar też raczej nie przeżyje ostrzału od obu. Ja nie podejrzewam, że mało osób jest w stanie u mnie przeżyć ostrzału od obu. Bo i teraz... Okej, okay, Konstans przeżyje, protagonistka też. Tylko czy ja dam radę tych toporników zadziabać? W miarę sensownie. Mogę spróbować się wycofać zawsze. Ile wy macie momentu? 4. Czyli trochę dużo. Mam sprytny plan. Który zobaczymy, czy mi wyjdzie, czy nie wyjdzie. Mam nadzieję, że wyjdzie. Po 7. Oni biją dużo, ale to się teraz naprawi. Kto strzela do Kaspara? Nikt. Oni atakują Kaspara. Włączmy to na chwilę. Bo teraz tak. Nie chciałbym się znaleźć w sytuacji, w której oni wszyscy się rzucają na protagonistkę, bo to może zaboleć. Ale z drugiej strony... A jeżeli tak zrobię? To wszyscy powinni przeżyć.
bo wy atakujecie po 11. No tak, to chyba najosądniejsze, co mogę zrobić, to wyekipować miecz z powrotem. Zestartować czyszczący dźwięk na chwilę. I spróbować tak zaczekać turę. Oni nie mają szans na kryta, więc jeżeli ktoś drugi nie stwierdzi, że pójdzie w Kaspara, to Kaspar przeżyje. Dużo statów. To tego nisko uniknęła. Teraz w łucznicy podeszli jak najbliżej. To nie do końca jest takie najbliżej, jakbym chciał, ale... I oni teraz mogą strzelać w Kaspara, ile w razie nie podoba mi się to. Co oznacza, że chcę dziabnąć. Czy jak postać jest w tych krzaczorach, to coś daje. 30% szans na uniknięcie, jeden do obrony. Czy zdążę to wygrać? Powinienem. Bardziej się zastanawiam, co ja teraz mogę zrobić sensownie. Mogę strzelić z Torona. Załadnił się 19. Dodatkowo została poziom i zmaksuje swoją klasę. Dobra. Teraz tak, chcę, żebyś ty do... Are you for real? Okej, zrobimy to inaczej. Dobra. A, czyli ty i tak nie możesz podejść. Bo on będzie strzelał za 16 w sumie. Pytanie, o ile Lingard... Tak, Lingard. 16 powiedziałem. No niby do przeżycia. Bo to jest 8 razy 2, prawda? Nie jestem ślepy. 8 razy 2. A jeżeli podejdę i wleczę, to też 17, a Gambit też 17. Mogę zawsze tutaj jeszcze nieco inaczej. Po prostu podejść, zaatakować Feltiniem. Jednego łucznika się tak pozbędę. Tego u góry łucznika na pewno się nie pozbędę, tego jestem pewien. Ty możesz dobić jego, jeżeli trafisz. A? Poprowadzić Edel. Bo z tego co pamiętam, ty masz leczenie, prawda? I to Wałę. Tak, masz leczenie, Wałę. Więc mogę podprowadzić tej Edelgard, żeby wyleczyć dwie osoby na raz. Nice. I całe szczęście, że Edelgard też będzie wyleczona w ten sposób. A jeżeli coś krytnie, to zacznę się martwić o to, jak wielkiego niefarta będę miał. Wie co? A, okej, okay, czaję. Konstans nie będą strzelali, więc byle nie krytło, byle nie krytło.
Okej, okay, masz 0% szansy, więc cokolwiek. No i dobra, jak to wygląda? On zabije Kaspara, jeżeli do niego podejdzie, więc Kaspar musi się wycofać. Dobrze się składa, bo akurat Kaspar może dziabnąć naszego kolegę łucznika. Bez odwetu. I nie trafić. Nie powiem, to jest dokładnie to, czego się spodziewałem. I nie jestem absolutnie zdziwiony takim obrotem wydarzeń. Tu jest pewniego. O Boże, to Bernadette tak dostaje punkty w siłę. Nie wierzę, że dożyłem tego dnia. Istnieje świat, w którym to zabija. Nice. On podejdzie i dziabnie Sylvana dwa razy. Więc tak naprawdę mogę teraz sprawić, żeby reszta po prostu piła tego łucznika? Jeden. Co mi chodzi? Ty możesz leczyć. Leczę głównie dla punkcików tak naprawdę, bardziej niż dla czegokolwiek innego w tym momencie. I z racji tego jak wygląda... No nie, mogę tak sobie dobrze. Stalowo dobija. Nie licząc 1% szans na spudowanie. No i dobra, teraz tylko ten. Teraz tylko kwestia, żeby Sylwek nie został krytem. A szansę na kryta wnosi 0, więc... najłatwiejsza gra mojego życia. Teraz jeszcze podleczymy kogoś. Może być Sylwek. Zawsze to ekstra. Jakby nie patrzeć. Dodatka z jego strony. Nie strona, standera. Wiskon byś nie trafił. Pewnie tak! Na szczęście to nie Wiskon. Czy ktoś jeszcze jest blisko piątego? Linhart nie dostanie, Kaspar, Petra. Petra nie dobiegnie. Sylwek ma piąty. Kaspar, wierzę w ciebie? Ten jeden, jedyny raz w ciebie uwierzę? Ależ to się prosi o nietrafienie. To się tak prosi o nietrafienie. Jak już mówiłem... No dobra. Może być i tak. Cóż za okaz statystyk. Bulion. Widzicie, wymagany poziom 9. Ja sobie nic z tego nie robię. Kto by się przejmował takimi debesgami jak wymagany poziom? Idzie katka. Hop, hyc, hop, hyc, hyc, hop, hop. Który ty masz poziom? Przed walką mojej postaci miały głównie 3/4. Protagonistka miała 6. Feldek miał 5. A tak to nikt nawet nie mógł podejść do egzaminu, który wymaga 5, więc no niech to samo przez siebie mówi. Pomysłujmy.
Tylko chciałbym instalować ludzi, którzy mają dużo motywacji, takich na przykład Linhardt. Będę się starał go rozwijać, tak powiedzmy, równomiernie w czarnej i białej magii. Czarnych magów nigdy nie zaszkodzi mieć dużo, nie? Kaspar. A, jeszcze dwie lekcje. Konstans. Nie będzie Konstans. To nie jest ukryty talent, w który chce dawać się jakiekolwiek punkty. To jest coś, co chce dawać punkty i Sylwek. No to Sylwek. Czy ty miałeś ukryty talent? Miałeś ukryty talent. To może później tak. Yuri on Ice. Yuri jest taki... Ech. Pod względem tego, jak się nim walczy, powiedzmy, tak? Nie. Nie zgadzam się. Nie będziesz jeździć na koniach. Przekam mi Sylwek. Podejrzewałem, że dostanę jakiegoś supporta? Nie. Myślałem, że może. Mówisz? Ej, doskonała robota. Jakieś umiejętności? Tak. Linhardt podbił głównie rzeczy, które mnie interesują. Nauczył się nowego czaru. Tparki studentów się powtarzają. Znaczy... Przypisanych do jeździectwa mam konkretnych dwóch, tak? Więc oni się będą powtarzać. To nie jest tak, że oni są losowo wybierani. Tak, żeby nie było żadnej wątpliwości. Linhardt z Kasparem, z tym Rodem. No Bernadette i Ferdinanda akurat przypisałem do zajmowania się końmi, tak? Happy nauczyła się Banshee. Banshee to czar tak zwanej mrocznej magii, z tego co pamiętam, jest dość silny, tylko to już nie każdy może się uczyć się mrocznej magii. Szanowny dzień na Delgat. Apej. No i dobra, trochę nam wyskoczyło. Będziemy mieli wskazówki odnośnie zagubionych przedmiotów. Okej. Okay. Powinienem móc puścić ludzi na egzamin. Nie wiem, czy mam wystarczająco dużo tych przepustek na egzamin, ale to zaraz zobaczymy. Tak, zmienię klasę. W większości przypadków nie ma powodu, żeby zostawać przy starej klasie, chyba że czekamy konkretnie na jabilitkę, a już możemy awansować. Czy ktoś jeszcze ma piąty? Sylwek. Z Sylwkiem mam ten problem, że w sumie nie wiem, co mu dać, tak naprawdę. Mogę mu dać albo Soldiera, żeby w Lansach się szkolił, albo Monka, ale póki co, z tego co widziałem, podstawistykę dużo bardziej na Soldiera się nadaje. Tak mi się przynajmniej wydaje. Return to Monk. Można returnować do Monka też, co kto woli. Skoczymy na eksplorację. Przy czym zazwyczaj to powiedzmy ta pierwsza eksploracja w miesiącu jest taka najdłuższa, bo wtedy się ze wszystkimi gada, wszystko się znajduje, tak? Większość rzeczy tak naprawdę resetuje się raz na miesiąc, więc po tym pierwszym razie w miesiącu idzie dużo szybciej.
I sprawdza się to, w moim wypadku sprawdza się to zazwyczaj do tego, że po prostu idę i biorę żerełko. I raz w tej grze upływa... Spoiler? To ile plat upływa, powiedzmy, jest w jakimś tam stopniu spoilerem, więc po prostu poczyna się od rozszerzenia wypowiedzi, że tak to ujmę. Teraz zmotywować moich niezmotywowanych ludzi. I moja motywacja. Jak dobrze pójdzie, to może uda się wbić jeszcze rangę? Ale wątpię. Ktoś jeszcze fajny na tym inhead mogło być. Jeszcze muszę pamiętać, żeby skoczyć do szklarni na chwilę. Yep, D+. Powiedziałem skoczyć do szklarni. Wiesz jak to mówią, no chleba i igrzysk. Harvest. Fruit of life. Fajnie, że wyrosło, I guess. Z tego pamiętam, to dawało... A... peki? Jeszcze pewnie. Czy ja to będę miał teraz w storage'u? Tak. Większy maksymalny HP o 1. Na chwilę wymienimy to za Iron Swordem. Użyjemy tego. Bardzo niewygodnie się tego typu rzeczy używa, jeżeli mamy ich akurat dużo, bo się okazuje, że po prostu trzeba tyle się naklikać. Dobra, jak ten support? A nowych supportów mamy. Zapomniałem, że te my, nasze z kimś musimy, powiedzmy, aktywować w inny sposób. Jeszcze z menu. To w takim razie wolę nie być szlachcicem. A pomyślałeś, że ludzie mogą nie chcieć twoich wielkich wskazówek wspaniałego szlachcica? To jest ten irytujący znajomy, który mówi wam, jak macie żyć. On backseatuje wasze życie. To jest osoba, która backseatuje wasze życie, rozumiecie to? Jest dużo złego. いやいや、悪いなんて言ってないって。一生懸命で前向きで、むしろ素晴らしいよ。君は働き者で、皆から慕われてるし、貴族としての品格も申し分ない。よくわかっているじゃないか。私は貴族として皆を導いているのだよ。おまけに万能で、見目麗しく。それと比べたら。 僕なんて赤子も当然さ。あ、いや、普通別にもうバレたパッとしょぼよ、どうじゃすの。はい。私もそう割りたいと日々研鑽しているがね。紅茶や乗馬みたいな趣味もあって、君ほど貴族らしい人を見たことがないよ。そうだな。ついこの前も遠乗りに。それから、もういいや。ん?リンハルト。スパッ。どこへ行くつもりだ? 貴族の中の貴族。
Linka znalazł świetny sposób na Ferdynanda. Obsypać go komplementami. Ferdek zagubi się w własnym świecie. I nagle go nie ma. Najłatwiejsza gra mojego życia. Złota zasada. Nie spodziewajcie się czegokolwiek innego niż spanka. Nie, on po prostu tak jest, że ma spanko. To jest dokładnie. 一応僕も貴族なんだけどな。知ってるよね。ごめんなさい。リン君って貴族。ポシネシカ、ウェストビエンスパンカ。 Znaczy, nikt tu nie szkaluje chyba, że nazywa się Ferdinand von Egil. ま、気取った貴族にはよくバカにされるけどね。 Taka to po Ferdinanda? バカにされて悔しくないんです? Nie. 自尊心が傷つけられたり。 Duma? Co to jest duma? 自尊心? Ferdinand von Kiepski. O nie. Wyobrażacie sobie Ferdynanda siedzącego z takim mocnym fulem? Jak to delikatnie określić? Są idiotami. Bardzo mi się podoba takie podejście. でも自尊心が邪魔して仲直りできない。そのせいで帝国は文官と武官も不仲さ。政治にも悪影響が出て最悪。本当、自尊心なんか何の役にも立たないだろう。まさか、ポッサコもどうま。文官と武官の仲が悪いのはずっと昔からじゃないかしら。内務卿は文官の長なわけだし、勝手に頭を下げたら 部下の立場もないでしょ。責任を負ってる分、自尊心もなくちゃ長は務まらない気がしますよ。私はそれに立場や職務に裏打ちされた自尊心は男を魅力的にすると思う。だから同じ人の権力を生きる邪魔にしかならなさそうなんだけど。え？魅力がないと人から見向きされなくなっちゃいません？ Proste! Ona jaka zdziwiona. Ale jak to? Ludzie mogą nie dawać mi atencji? O nie! Tylko nie to, najgorzej! Jak to nie dawać mi atencji? Halo, moja atencja! Oddajcie mi atencję! Z definicji złe części dnia. Czemu chcesz, żeby ludzie umierali co zimę? Aha. Cóż za dobre wyczucie. Dostano? Spoko, Ruch, ja zaraz tak będę jako tak kończył, bo będę się zbierał na sesję. Przysięgam, to wcale nie tak, że ja to słyszałam. Otoko じゃなかったのね。でもなんで?
そもそも近づく必要があるほど疎遠だったかしら、私たち。そんなんじゃないけど、私怖がりだし、なかなか友達が。でもドロディアさんと仲良くできたらいいなって思うんだけど。ベルに chce wyjść ze swojej małej skorupki. Co to za trigger?Dosłownie się strygerowała. Ojciec Bernadetty. Nie, Doroto, nie możesz wziąć mojej córki. To jakoś tak. Dobra, gdzie jest Fredek? Tu jest Fredek. Jeszcze Fredka oblecimy i... Styknie na dziś. Trochę... Tak nie do końca, ale trochę. Możesz, no co ja mogę. Tak? Ej, słyszeliście? On twierdzi, że ja szanuję Edelgard. Chyba coś mu się poprzestawiało w głosy i... źle co z mojego, jak powiedziałem, szkaluje. Ej, przynajmniej powiedziałem oblecimy, a nie oblodzimy. Ha, ha, ha! Się jeszcze wie nauczyć. Igajna hiouka da na. Kanojo demo, anata no omegane ni wa kanawanai ka. Sore de wa, watashi wa dou da ne. Standardy wysokie jak poziom czatu wczoraj. Kanojo de doutedo de wa aru daro. Watashi ga daikizoku no chakunan tou koto wa kini sezu. Kitannai hiouka. Patrzcie, jaki skromny. Sensei. Nazywa się z czapką. Dorota. Ja na nią zawsze mówię Dorotka. Znaczy, wiesz, Ferdynand. Nie bierz tego osobiście. To nic personalnego, naprawdę. Tylko spokojnie. Nie przejmuj się tym, co zaraz powiem, ale... Nie. Chciałeś szczerej opinii? To miałaby skromność! Skromny. Byłem wcześniej skromny. Kiedy ostatnio to się źle skończyło? Nie, wyceniłem jak najbardziej porządnie. Sa, zjdźcie tam. Calm. Du. Wakariasku, jizryoku no sao misetsukeru niwa bugei no ude ga ii to. Z tym też się nie mogę zgodzić, nawet pomimo tego, że jest parę poziomów niżej. Majuu o hitori de toubatsu shite miseta to kiita. Watashi mo onaji koto o shite miseyo. Sore mo kanojo no hanbun no jikan de da. O nie. Sensei wa mitodoke nin de ari, jikan o hakaru yaku mo ninatte mo. O nie. No, jesteś dwa razy lepszy, więc na pewno dasz sobie radę z dwoma, prawda? O, jestem taki dobry, ale ja zajebisty. Ferdinand von Egin! Kolegowie, Ferdinand von Egin! Dobra robota, Ferdinand von Egin! Chwila. Zastanawiam się, dlaczego nie mogłem wyjść z tego, z eksploracji. Dobra, pouczmy jeszcze się. Doskonale.
Edek teraz będzie trochę lepszy. Jeżeli chodzi o ciężkie pancerze, więc możemy go też poszkolić w jeździectwie. Dalej. Co tam dalej? Bedni. A propos jeździectwa. Będę musiał też się w lancach poszkolić. Koniec końców. Z łuku ona będzie głównie strzelać, więc to nie będzie problemem z pobijaniem tej umiejętności, ale w lancach jak tak będę musiał jej powiedzieć. CSP działa na jedną turę. Nie pamiętam, powiem szczerze. Będę musiał zobaczyć część tych umiejętności, które podchodzą. Dalej. Kogo jeszcze szkolimy? Dorotkę? E plus. Jeszcze? Doskonale. White Magic Avoidance plus wejście. Nie żeby często się unikało białej magii, ale... Nie wyjście, bo nie miałem przylęty żadnej. Całą zużyłem podczas pierwszego dnia. W miesiące. Dlatego nie owiem. Bea? Jeszcze jedną osobę. Linhart czy Kaspar? Linhart czy Kaspar? Nie będzie Kasper. No i DB. Znaczy, to jest bardzo duża szansa, że masz rację z tym, co mówisz. Focus on reason, focus... Proszę Państwa, moje obecne skupienie się na umiejętnościach Reason jest nie najlepsze, dlatego chcę bardziej skupić się na umiejętnościach Reason. Dorotea, 2000 XX. Jak ona to robi? Niepojęte. Same perfekty lesu, absolutnie szalenicy. Wtedy to lepiej umie jeździć na koniach. Nie wiem, czy powoli nie wchodzę w ten etap, kiedy będę musiał patrzeć na bitki, które mają postacie jakie? A, zobaczymy. Bo i tak chciałem to zrobić. Night Kneeler, Cross Counter, Heal, Heal. Doskonale. Tutaj będę chciał jeszcze na pewno zrobić walki przed samą misją, tylko najpierw jak to się robiło? Chyba tak. Tutaj nie. Przede wszystkim, czy ktoś ma już w ogóle pełne te umiejętności? Nie. Co robił Seal Speed? Jeżeli jednostka zauważenia w trakcie walki, to po walce ta jednostka trafiona będzie miała minus 6 speeda. Dalej, co jeszcze nie sprawdzałem? Rally Magic, Thinkshell Magier 4, HP plus 5 to chyba oczywiste. To jest to, co Bricky mówił, mnie poprawił słusznie, że daje plus 20 do szansy uniknięcia przy używaniu. Jezu. Dalej. Pas pozwala przechodzić przez pola kresu zajęte przez wrogów, a Close Counter pozwala kontratakować przeciwko wrogom, którzy stoją przy nas, jeżeli mamy broń zasięgową. Całkiem przydatne, jeżeli akurat Bernadette miałaby obrywać. A tak to chyba już widzieliśmy umiejętności tak naprawdę. No dobra. Jeszcze mogę te kombatarty sobie sprawić. Coś nowego było. Night Needle, z tego co pamiętam, zdaje większe obrażenia kawalerii. Helm Splitter opancerzony. Coś jeszcze doszło? Baltus ma umiejętności specyficzne dla Brawlingu, czyli atak pięściami.
Fading Blue to atak silniejszy, który przy okazji cofa nas o jedną kratkę wstecz. Goddammit. Kiedyś się nauczę kontrolek. A Rushing Blow sprawia, że po ataku przechodzimy jedną kratkę za wroga. Czyli takie, powiedzmy, dwa podobne, ale odwrotne skille. No dobra. Zapiszemy sobie bardzo grzecznie kulturalnie i ja się będę już na dzisiaj zbierał. Dzięki za liczne przybycie i do następnego razu. Trzymajcie po. Cześć.